co było najważniejsze w odniesieniu tego zwycięstwa? Przypomnę, że KS Konstrukt zwyciężył 6-3 w tym spotkaniu. Najważniejsze było zachować spokój, odpowiedzialność w grze i konsekwencje. O ile odpowiedzialności mam wrażenie, że do końca nie jestem z tego zadowolony, nie zachowaliśmy, to konsekwencje owszem, czego konsekwencje właśnie te bramki, które padły, bodajże 4 z 6 były tymi zagraniami, które na ten mecz sobie przygotowaliśmy, gdzieś tam rzutki w linię i strzały na długi słupek, one wpadły. Chyba 4 od słupka bodajże to jest trochę szczęścia, ale też element ćwiczony, więc temu szczęściu pomogliśmy i to się cieszę. Dziękuję i gratuluję. Pytanie odwracam do trenera FC Kartuzy. Trenerze, inauguracja za wami. Co was zaskoczyło, a co okazało się być takie, jak zaplanowaliście? Właściwie myślę, że mało co nas zaskoczyło. Myśmy się spodziewali, że to będzie ciężki mecz, zabrakło nam trochę doświadczenia, no jednak Konstrukt to już znana firma. My dopiero zaczynamy. Pierwsza połowa przez pana, chłopacy widać było, że się trochę jednak bali, nie spodziewałem się tego. W drugiej połowie złapaliśmy trochę wyżej, udało nam się coś strzelić, z czego ja jestem zadowolony. Dziękuję, wrócę do trenera Damiana Jarzębowskiego. Pierwsza połowa myślę, że zgodnie z planem, druga nie do końca była pod dyktando KS Konstrukt. Co stało się w drugiej połowie? Byliśmy zestresowani. No, wynik 3-0, teoretycznie ten stres powinien opaść, powinno wszystko być uspokoić się, a jednak tak się nie stało. Weszliśmy, niedokładność w zagraniach, potem już to wszystko się napędzało. Kartuzy zaczęły grać coraz fajniej w piłkę, ale to o tym wiedzieliśmy, że mają zawodników, którzy w piłkę potrafią grać. Jeżeli pozwolimy, żeby w tą piłkę sobie na naszej połowie pograli, no to te zagrożenia będą się działy i tak się stało. My mieliśmy grać aktywnie, wybierać presję na około połowy boiska na Kartuzach, a cofamy się poprzez swoje pole karne na 12 metr i oczekujemy, że nagle będziemy tutaj wszystko bronić ciałem. No tak się, tak to jest zdradliwe i to się zemściło. Może fajnie, że w dzisiejszym pierwszym meczu, gdzie mieliśmy wynik pod kontrolą, żeby na kolejne mecze to już sobie wytknąć i takich błędów nie popełniać. Trener Jakub Hoffman, trenerze, co po dzisiejszym spotkaniu, które już za nami, dołożyłby pan do odprawy przedmeczowej, żeby zagrać lepiej z KS Konstrukt? Nic. Żeby po prostu grali, żebyśmy grali od początku tak, jak graliśmy w drugiej połowie, czyli tak jak... No mocno, tak? Czyli że złapaliśmy po całym, chcieliśmy grać, nie tak jak w pierwszych, gdzie nie chcieliśmy grać, chcieliśmy się bronić przez cały czas. Druga połowa była ok, więc ja bym nic nie dokładał. Myślę, że po prostu chłopacy się zestresowali, się bali tego meczu. Widzieli już w drugiej połowie, że można, złapali. Było tak jak chcieli. Będę kontynuował. Czym ta niemoc, ta może bojaźń, czy stres był spowodowany? Myślę, że ja mam młodych chłopaków w zespole, dla wszystkich z nich pierwsza liga to był pierwszy mecz w życiu, bo w pierwszej lidze to z tego zespołu tylko ja chyba grałem. W pierwszej lidze w autokompleksie kiedyś. A dla nich to jest wszystkich pierwszy mecz tak naprawdę, więc myślę, że oni też do końca nie wiedzieli, czego się spodziewać i jak to będzie wyglądało. Myślę, że tylko to było przyczyną. Tak, no to doświadczenie, o którym trener mówi, wzięło górę pod koniec drugiej połowy, kiedy po brawurowej akcji grający trener zdobył bramkę. Zaplanowana akcja, czy po prostu spontaniczny atak? Przypadek. No ja myślę, że jednak pewne umiejętności przesądziły o tym, że udało się tą bramkę zdobyć, bo Władysław Bondarenko wyglądał naprawdę na zaskoczonego, a to w sumie nie byle jaki fachowiec. Ja wrócę do Damiana Jarzębowskiego. Trenerze, Piotr Papierowski, MVP, które było spodziewane, czy zaskoczył swoją postawą? Zaskoczył. Myślę, że sam się nie spodziewał tego, że dziś jest w stanie tak fajnie zagrać, przede wszystkim skutecznie, bo ja uważam, że stać go jeszcze najlepsze granie i tak naprawdę jeszcze lepsze gry od niego oczekujemy i on pewnie sam od siebie też, bo jest ambitny i tutaj trzeba mu to oddać, że stara się, chce dobrze. Potem ta kontuzja, jakieś różne zawahania, ale wszedł w odpowiednim momencie, nogę fajnie ułożył, a tą nogę lewą ma naprawdę ułożoną. I cieszę się, że fajnie wchodzi w zespół, bo na pewno też doświadczeniem będzie w stanie nam pomagać cały czas w szatni, pobudzić klimat i napędzać drużynę do kolejnych zwycięstw. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować zarówno Jakubowi Hoffmanowi, Damianowi Jarzębowskiemu za to spotkanie.